Kochani, dzisiaj na początku stycznia będziemy zabezpieczać nasze drzewka przed wiosennym mrozem, który to mróz mógłby drzewka uszkodzić. I będziemy tak tradycyjnie te drzewka bielić oraz będziemy też robić chochoły. Część drzewek pobielimy, na części zrobimy chochoły i myślę, że na tej starej właśnie brzoskwini, tak jak to było w zeszłym roku, zrobimy chochoł. On się bardzo dobrze sprawdził. Natomiast jabłonki, które są bardziej rozłożyste, pomalujemy wapnem. I przygotowujemy to w taki normalny sposób, to znaczy w litrze wody. Do litra wody trzeba będzie wmieszać całą tę zawartość torebki. Natomiast u nas w domu robiło się to zawsze tak, to znaczy na działce. Moi dziadkowie zawsze tak to robili, że niech to pył się ulotni, że żeby to wapno lepiej jeszcze dolegało do kory, do pnia. Leci pył? Do pnia drzewka, to babcia zawsze jeszcze dodawała trochę mąki razowej. I my też tak robimy. To wapno, żeby dobrze się trzymało na drzewku, musi być gęste. Wtedy spokojnie wytrzyma do wiosny. I na ten litr wody i na ten kilogram wapna dodamy 5 łyżek mąki razowej. Drzewka można bielić już jesienią, ale my nie mieliśmy czasu, żeby to zrobić. I jesienią też jest to troszeczkę za wcześnie. Oczywiście można bielić jeżeli już ktoś kończy pracę na działce i nie zamierza być do wiosny albo wykonywać jakiś prac. Ale jeszcze tutaj trzeba będzie niestety to wszystko wmieszać. Dobrze, niech ucieknie ten cały pył. I delikatnie, delikatnie to będzie gęste. Też jeszcze dodatkowo gęste dzięki tej mące. Po co te drzewka się bieli? Większość to wie. Natomiast młodsze osoby, które nie miały kontaktu wcześniej z działką i dopiero zaczynają swoje uprawy, mogą tego nie wiedzieć, że kiedy właśnie zimą czy wczesną wiosną robi się bardzo ciepła pogoda, tak jak właśnie na przykład jest teraz. Powiedzmy, że jest luty i mamy ciepłe dni, to dla drzewka jest to informacja, że już może przejść ze stanu spoczynku w stan aktywności i wtedy zaczynają w pniu, w gałęziach krążyć soki. Zwłaszcza to się dzieje od południowej strony, tam gdzie promienie słońca bardzo mocno ocieplają pień, a potem, kiedy już te życiodajne soki zaczną krążyć w drzewku, potem nagle przychodzi duży mróz i po prostu powoduje rozpieranie tkanek, pękanie tkanek i wtedy robią się właśnie takie rany mrozowe na drzewku. Podobną funkcję pełni właśnie chochoł.
Do chochoła będziemy potrzebowali słomę oraz sznurek. Może to być też wata drzewna, ale ze słomy ona jest bardzo wytrzymała i łatwiej się formuje właśnie chochoł. Tu, kochanie, będzie potrzeba wody, bo to jest za gęste. Więc przyniosę wodę. Trzeba będzie dodać wody, bo jest za gęste. I to tak po rozmieszaniu sobie troszeczkę postoi. W tym czasie zrobimy chochoł, a potem przejdziemy do malowania drzew. Jeżeli chodzi o pielęgnację drzewek, to kolejną czynnością, którą wykonamy, będzie usunięcie jeszcze tych mumii, owoców, jabłek głównie, które zostały na gałęziach, no i przycięcie. Ja myślę, że my po prostu poprzycinamy wilki, bo wilków jest dużo, a nasze drzewka były 2 lata temu solidnie przycinane, więc teraz chyba nie będziemy aż tak mocno ciąć. Podobnie też, jeżeli chodzi o winogron, też nie będziemy przycinać, chociaż teraz jest to dobry moment na cięcie. Dobrze. Będę potrzebowała Twojej pomocy, bo nie mogę tego tak, wiesz, wymieszać. Potrzebuję, żebyś przytrzymał to wiaderko. I to ma taką gęstą konsystencję. Może kogoś ta konsystencja dziwić, ale ona jest też dzięki właśnie tej mące. I pnie będą piękne, białe i na pewno deszcz ich nie zmyje. Dobrze, niech to sobie teraz postoi. I kochani, teraz przystępujemy do robienia chochoła. Tu w zasadzie od dołu, gdzie mamy ten opatrunek z lepiszczem, nie musielibyśmy chochoła robić, ale nam chodzi też o ochronę tej warstwy gleby tutaj bezpośrednio w miejscu, gdzie drzewko wyrasta. Już pamiętasz, robiliśmy kiedyś chochoł w zeszłym roku. To już wiemy, że większa trudność będzie do góry. Tutaj jeszcze słoma opiera się bez problemu. O ziemię. No i tutaj już niestety trzeba to robić, czy nawet stety, we dwie osoby. Dobrze, to wiesz co, może będziemy wiązać i sukcesywnie dokładać. Ja myślę, że te młode też trzeba. Dobrze. Odkryć. Te młode gałązki. Dobrze, tak teraz jest ok. To teraz przytrzymaj. Dobra. I sznurek. Oj. Ok. Sznur. Gdzie to jest? Związujemy to, ale nie tak, wiecie, nie tak mocno, tylko z wyczuciem. Tutaj musi móc swobodnie cyrkulować powietrze. Utnę kawałek, bo ten sznur jest bardzo długi. Próba ostrzenia nożyczek niestety nie powiodła się. Ale to nie ja ostrzyłem. Dzisiaj będę ostrzył. Dobrze. Tak. I już będzie można zaraz robić kolejną warstwę. Dobrze. Będziesz trzymał? Tak. O, można tak okręcać. Dobrze, teraz tu i kolejna warstwa jest gotowa.
nie będziemy uszkadzać tych drobnych gałązek, które wyrastają z pnia, ponieważ poddaliście nam świetny pomysł, a mianowicie taki, żeby z tych gałązek zrobić nowe drzewko. I tak też zrobimy, tylko nie teraz, nie w tym momencie. O, dobrze, i możemy iść wyżej. I trochę nam szkoda, bo jednak bardzo ładnie obrudziło to drzewo stare. Tak, tak, także na razie jeszcze starego nie będziemy obcinać. A te nowe gałązki, jak przyjdzie czas, to po prostu je pobierzemy. I będzie z tego nowe drzewko. Tu słońce idzie w tę stronę, więc tu się musimy skupić na tym. Możesz mi teraz na tej stronie południowej, możesz teraz to podtrzymać. Ja osobiście wolę chochoły od bielenia, ale jeżeli byśmy na nasze wielkie jabłonki mieli robić chochoły, to byłoby to bardzo duży, byłby to bardzo, bardzo duży chochoł. Dobrze. Okej, proszę. Ta słoma jest trochę mokra, ale to nic nie szkodzi. Chochoł do kiedy był na... Pamiętasz, do kiedy żeśmy trzymali chochoł? Czekaj, jeszcze tutaj z tej strony. Nie, nie, bo jeszcze chcę wziąć, tak. Niektóre chochoły są takie piękne, niektórzy potrafią zrobić takie postaci z chochołów, że na przykład dwie takie chochołowe dziewczyny stoją w ogrodzie. Dobrze, teraz będę musiała dowiązać sznurek. Może też którymś razem zrobimy takie piękne chochoły, ubrane niczym ludzie. Widziałeś takie zdjęcia w internecie? Piękne te chochoły. Jakby trzy dziewczyny pięknie wystrojone, ze sobą takie zwrócone do siebie rozmawiały. Dobrze. Okej, i teraz kolejna warstwa musi iść. Dobrze, tu sznurek. I wiesz co, myślę, że zrobimy chochoł do tego opatrunku. Czy wyżej? Nie. Nie, do opatrunku. Dobrze, to podtrzymaj to z tej strony. I co? I skończymy tutaj w tym miejscu, tak? Dobrze. To ja teraz to zawiążę. Tam jest jeszcze kawałek taki nieładny, odsłonięty, tutaj ponad opatrunkiem, ponad lepiszczem, ale wiesz co, tam weźmiemy może jutę właśnie. Juta też jest dobrym materiałem na to, żeby ochronić drzewko przed mrozem. O. I tak, kochani, wygląda chochoł. Bardzo prosty do wykonania i bardzo też ładnie wygląda. Mi przynajmniej się bardzo chochoł podoba, tak jak mówiłam, o wiele bardziej aniżeli bielenie. I widać, że drzewko lubi chochoł. No ale dobrze, teraz idziemy do jabłonki i będziemy jabłonkę bielić. Kochani, to jest takie gęste jak krem, ale nie szkodzi, dopóki wapno nie wyschnie, to będzie właśnie takie jasne,
wydaje się, że nie pokryte jest drzewko dobrze wapnem, ale na pewno jest dobrze pokryte. Po prostu dopiero jak wyschnie, robi się bielutkie. Tu jeszcze są ślady bielidła z zeszłego roku. I zawsze właśnie, ilekroć bielimy drzewka, to mi się przypomina historia o Tomku Sojerze. Nie wiem, czy to jest lektura jeszcze, kiedyś była. Jak Tomek, który mieszkając u swojej ciotki, zbyt późno przyszedł któregoś wieczora do domu i ciotka go ukarała w ten sposób, że następnego dnia, kiedy była sobota i kiedy wszyscy chłopcy z miejscowości szli nad jezioro, to ona kazała Tomkowi wykonywać haniebną pracę, która to praca właśnie polegała na bieleniu płotu. Ale że Tomek był bardzo sprytnym chłopcem i nie chciał, żeby koledzy z niego drwili, że on musi wykonywać jakąś pracę, to kiedy tylko Tomek rano w sobotę zabrał się do bielenia płotu i zobaczył, że koledzy zmierzają w jego kierunku, to on jakby w ogóle ich nie zauważał. W ogóle nie zwracał na nich uwagi. Tylko był zajęty malowaniem, był zajęty tą pracą. To oczywiście zdziwiło kolegów Tomka. Czemu on jest taki zajęty malowaniem jakiegoś głupiego płotu? Ale Tomek w ogóle nie zwracał na nich uwagi. I im on bardziej nie zwracał uwagi na kolegów, tym ci koledzy byli bardziej zainteresowani. Dlaczego? I w końcu sytuacja zakończyła się tak, że Tomek powiedział swoim kolegom, że ciotka wiele dni zastanawiała się nad tym, komu powierzyć to ważne zadanie malowania płotu, rozważała różnych kolegów Tomka, różne osoby i stwierdziła, że tę pracę może wykonać tylko Tomek. Więc koledzy postanowili Tomka przekupić, żeby on pozwolił im malować ten płot. I suma summarum, na koniec dnia koledzy oddali Tomkowi wszystkie swoje skarby. Wszystkie swoje skarby, takie chłopięce. Jakieś tam części zabawek, stalówki. Jakiegoś szczura dostał, pasek bodajże. I on sobie patrzył, siedział na beczce, zajadał jabłka, a koledzy wymalowali cały płot. I mówi się, że autor tej książki, Mark Twain, odkrył wielką tajemnicę motywowania ludzi, która to tajemnica jest następująca, że jeżeli chcemy zmotywować kogoś do zrobienia czegoś, to musimy uczynić to wyjątkowo ważnym i możliwym do wykonania dla nielicznych. O, mamy gościa. Może chcesz, Romek, pomalować? Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Czemu?
I teraz wszyscy wy już wiecie, dlaczego to Małgosia maluje to drzewko. Dlaczego? No dlatego, że tylko wyjątkowa osoba. Tak. Właśnie ten sąsiad, który przed chwilą u nas był, ostatnio nas bardzo rozbawił, ponieważ powiedział, że on też kupi kamerę i będzie nagrywał. Na co Krzyś go zapytał, co będzie nagrywał, a on odpowiedział, że byle co. Że po prostu będzie nagrywał i wtedy jego żona, która będzie nagrywana, będzie wykonywała wszystkie prace na działce, a on będzie tylko operatorem. Dobrze. I kochani, minęła godzina i drzewka są pobielone, chochoł jest zrobiony. Tutaj koło tego drzewka trzeba bardzo uważać, bo jesienią sadziliśmy tutaj rośliny w gildii drzewka i zobaczcie, to już są kwiatki jakieś wyrastają. Tam rośnie bób, więc trzeba uważać, tu jest kwiatek, trzeba uważać, żeby nie nadepnąć. I teraz już nasze drzewka są bezpieczne, aczkolwiek bardzo leciwe. I jest na nich dużo, dużo śladów tych wielu lat, przez które nikt o te drzewka nie dbał. Tak do tej wysokości wystarczy? Dobrze. A my zabieramy się zaraz za kolejne zadanie dzisiaj, które mamy przewidziane. I to jest przenoszenie grządki, żeby zrobić miejsce pod kurnik. Gotowe? Tu jeszcze. A tu. Dobrze. I za godzinę drzewka będą na pewno już bieluteńkie.